Panie Stanisławie, Stanisławie Szabowski. Szanowni Państwo, w zaszczycie przypadło mi tutaj Państwa w dzisiejszym dniu w imieniu, tak jak już Pani Przewodnicząca wspomniała, Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polski, Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, wręczyć medal, który zostały te medale wydane w roku 2018. To były medale na stulecie odzyskania niepodległości przez państwo polskie. I tych medali na naszym województwie mazowieckim było ponad 60. I między innymi osobą taką oznaczoną jest dzisiejszy nasz pan tutaj Stanisław Szabowski, który myślę będzie jeszcze pan starosta przedstawiał sylwetkę, zasłużył się mocno i ja bym chciał króciutko podziękować, pogratulować tak wysokiego odznaczenia panie Stanisławie, ale przede wszystkim podziękować w imieniu nas wszystkich, tych młodszych, tych starszych, naszych dzieci, naszych wnuków za to, że dzisiaj możemy dzięki takiej postawie pana żyć przede wszystkim w niepodległym, pięknym kraju, mówić, czytać, pisać, no i myśleć po polsku. Jeszcze raz dziękujemy, gratulujemy panie Stanisławie, no i życzymy dalszych tutaj sukcesów, wspierania przede wszystkim tych młodszych, przekazywania tych wartości. Dziękujemy i gratulujemy. Stwierdzający nadanie medalu stulecia odzyskania niepodległości przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Proszę bardzo. Jest też również piękny medal pamiątkowy wydany na tę okoliczność tego stulecia odzyskania niepodległości. Myślę, że pan Stanisław zaraz tutaj nam wszystkim pokaże piękne medale. Jeszcze raz serdecznie. No i mały taki też upominek od pana wojewody. Warto też podkreślić, flaga nasza biało-czerwona, która zawsze powinna nam powiewać, że tak powiem. Proszę bardzo, panie Stanisławie, jeszcze raz gratuluję serdecznie. Jestem wzruszony. Dramat miał ogarnąć. To dla mnie zaszczyt. Panie Stanisławie, tutaj padły poważne słowa, ale nie wszyscy pewnie wiedzą, kim pan jest tak naprawdę i co pan zrobił, że taki medal pan otrzymał. Więc ja pozwolę sobie przypomnieć, co też pan Stanisław, czego dokonał. W trakcie swojej bogatej działalności społecznej i politycznej pełnił pan zaszczytne funkcje. Jako założyciel zarządu gminnego i członek zarządu wojewódzkiego w Ostrołęce NSZZ Solidarność w 1981 roku, w nocy z 12 na 13 grudnia tegoż roku został pan aresztowany, a następnie internowany przez 3 miesiące w Iławie. Po zakończeniu internowania ponownie powrócił pan do działalności w podziemnych strukturach Solidarności. W 1989 roku brał pan udział w organizacji wyborów parlamentarnych, a następnie, rok później, uczestniczył w Komitecie Obywatelskim, organizując wybory samorządowe na terenie gminy Wąsewo. Został pan wybrany wójtem tej gminy i sprawował urząd przez 4 kadencje w latach 1990-2006, co dobitnie świadczy o ogromnej pracy, którą wykonał pan na rzecz lokalnego samorządu. Tworzył pan struktury Prawa i Sprawiedliwości na terenie powiatu ostrowskiego, będąc wcześniej członkiem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, które wywodziło się z ruchu solidarnościowego. Pańskie doświadczenie zawodowe i działalność społeczna jednoznacznie pokazują, że zapisał się pan w piękny sposób na kartach lokalnej historii. Swoim postępowaniem i wysiłkiem umocnił pan przekonanie, że samorządna Polska jest ważną częścią rzeczywistości wolnej ojczyzny. Dzisiaj dziękujemy panu za zaangażowanie i odpowiedzialną pracę na rzecz społeczności powiatu ostrowskiego. Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym,
zdrowia, cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do realizacji celów. Ja chciałem podziękować osobiście, że miałem przyjemność w tym swoim raczkowaniu politycznym u boku pana Stanisława, bo te początki ja swoje miałem właśnie u boku, powiem, nigdy nie byliśmy na ty, na pana, ale dzisiaj mogę powiedzieć, panie Stasie, dziękuję serdecznie z całego serca. Może to jest też pokłosie, że to, że dzisiaj ja tu jestem, bo tak to trzeba powiedzieć, bo przy panu zaczynałem, to jest pana też sukces. Dziękuję serdecznie. Proszę, te są zawsze najpiękniejsze. No i trudne. Także proszę przyjąć ten pamiątkowy, prawda? Pożegnanie za pana głos. Szanowny panie Stanisławie, z radością wielką przyjęliśmy informację o otrzymaniu przez pana tego oznaczenia medalu stulecia odzyskania niepodległości. To oznaczenie to wielki honor i zaszczyt dla pana, myślę na pewno. W imieniu wójta gminy Nonsewo, rady, całej społeczności gminy oraz w imieniu wszystkich pracowników urzędu gminy, którym dano było pracować z panem przez ten okres pełnienia funkcji wójta gminy Nonsewo, chciałam złożyć gratulacje i wyrazy uznania i szacunku dla pana, za pana działalność, za pana zaangażowanie w dążeniu do tego, żebyśmy mogli żyć w tak niepodległej Polsce. Poznaliśmy pana jako osobę wrażliwą, życzliwą. Zawsze pan pomoc dla pana była najważniejsza oraz bardzo zaangażowana w rozwój gminy Nonsewo. Dziękujemy za to, że był pan i jest pan dalej wzorem człowieka, dla którego wartości były najważniejsze, których trudno było osiągnąć, ale warto o to było walczyć. Korzystając tutaj jeszcze z głosu, chciałam panu złożyć najserdeczniejsze życzenia dalszych lat w zdrowiu, w szczęściu, żeby pan miał satysfakcję z tego oznaczenia, no i żeby dalej na pana drodze towarzyszyli panu ludzie życzliwi i prawdziwi przyjaciele. Dziękuję bardzo. Proszę przyjąć. Ja również dołączam się tutaj do gratulacji, pani sekretarz, i oczywiście chcieliśmy tutaj przekazać też taki list gratulacyjny od obecnego wójta, pana Rafała Kowalczyka, i z podpisem tu pana wójta, jak również i przewodniczącego. Także tutaj na pana ręce składam ten list i dziękujemy ślicznie.